chiński język pisany jest bardzo trudny. O wiele łatwiej się mówi w tym języku. Jeżeli piszemy chińskie znaki, musimy bardzo uważać na kolejność tych znaków. Kolejność pisania kresek jest bardzo istotna. Piszemy zawsze z lewej strony do prawej i z góry do dołu. Taka jest naczelna zasada. Chiny stają się państwem globalnym, które są obecne na całym świecie. Niedługo Chińczycy się będą interesować, co tam dzieje się w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, a Polacy nie. I za 10 lat może się zdarzyć taka sytuacja, że to my będziemy gdzieś w ogóle skupieni absolutnie gdzieś na sobie, a Chińczycy będą mieli myślenie globalne. Jeszcze i tak jest tak, że Chińczycy mało wiedzą, ale już wiedzą na przykład, gdzie jest Polska, tak? Nie mylą Polski z Finlandią czy z Holandią. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że języka chińskiego będzie coraz więcej, tak? Dlatego, że będzie coraz więcej chińskich inwestorów, chińskich klientów, chińskich turystów, więc kontakt z Chińczykami będzie coraz większy. Wielokulturowość w edukacji. Europa-Chiny to nowe studia podyplomowe realizowane przez Instytut Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej. Dla słuchaczy uczestnictwo w studiach to szansa na pogłębienie wiedzy o kulturze, historii, literaturze, sztuce oraz życiu społecznym w Chinach. Jest to kultura, która ma wiele do zaoferowania, kultura bardzo ciekawa, której właśnie przejawami są te latawce, wycinanki, ceremonia parzenia herbaty i tak dalej, i tak dalej. Ja jak myślę, że niektórych z Państwa to wciągnie, to tak może wciągnąć, że potem będzie już trwało całe życie. Te studia podyplomowe są takim właśnie zebraniem i podsumowaniem tego, co się nauczyłam i nauczeniem się wielu, bardzo wielu nowych rzeczy dotyczących Chin. Szczególnie, że Chiny bardzo dynamicznie się zmieniają i ten stan wiedzy też jest jakby update'owany tutaj. Mamy najświeższe informacje, mamy najświeższe, podaje się nam najświeższe dokumenty, jakie właśnie podpisaliśmy z Chinami. To jest wszystko omawiane bardzo dokładnie. Zróżnicowanie kulturowe, komunikacja międzykulturowa oraz liczne ciekawostki związane z wzorami wychowawczymi państwa środka to między innymi tematyka, z jaką mają zapoznać się studenci. Studia podyplomowe w Instytucie Konfucjusza to również dobry wstęp do nauki języka chińskiego. Wysoką jakość kształcenia zapewniają praktycy biznesu z Polski i Chin oraz kadra naukowa z Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Pekińskiej. Politechnika Pekińska od początku z całych sił wspierała Instytut Konfucjusza, rozpoczynając od delegowania tu wielu młodych nauczycieli. Ponadto otrzymaliśmy różnego rodzaju wyjątkowo duże wsparcie. Na przykład przyjęto już około 50 stypendystów z Opola. Wielokulturowość w edukacji. Europa-Chiny to drugi kierunek oferowany przez Opolski Instytut Konfucjusza. Bardzo pozytywne opinie zbierają również studia Biznes Międzynarodowy Unia Europejska-Chiny. Proponowana tematyka może być znaczącym ułatwieniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku chińskim lub w Polsce. Pisałam pracę o chińskich mediach społecznościowych, ponieważ była taka możliwość. Tak naprawdę te studia umożliwiały pisanie pracy na każdy temat związany z Chinami, naszymi zainteresowaniami, co jest bardzo, bardzo cenne. Studia w ogóle były fantastyczne. Specjalnie dla nich byłam gotowa tutaj przyjeżdżać z Warszawy. Co nie zawsze było łatwe, ale zawsze było warto, ponieważ takich studiów niestety nie znajdziemy nigdzie indziej w Polsce. Studia są w 50% finansowane przez Hanban, Chinese National Office of Teaching Chinese as a Foreign Language.